początek nie był najlepszy i na to złożyło się naprawdę dużo rzeczy. Miałem też jeszcze do dokończenia szkołę i na tym bardzo mi zależało, więc gdzieś ta głowa też nie współpracowała, ale kiedy to się skończyło, też dużo pracy w teamie, burzy mózgów i przyszedł ten lepszy okres, dlatego myślę, że właśnie kluczem do sukcesu była ta czysta głowa. W identycznym składzie przystępujemy do sezonu i w Parku Maszyn będziemy we trójkę. Natomiast jest jeszcze dużo osób, którzy pomagają poza żużlem i jest nas dużo więcej. Kadrian naprawdę świetnie pasuje do tego teamu i naprawdę bardzo, to bardzo dużo mi pomógł i dużo też jego podpowiedzi gdzieś potem można było to zauważyć na torze. Myślę, że naprawdę jest ogromną wartością dodaną. Na pewno będziemy starać się z Kevinem i Jankiem jakby na pewno podtrzymać poziom i też go podnieść. Kacper do tej pory był dużo bardziej ode mnie doświadczony, więc to on służy mi pomocą. Teraz ja będę mógł służyć pomocą młodszym kolegom. Ale myślę, że nie ma to znaczenia. Staram się zawsze dawać siebie wszystko i przede wszystkim skupiać się na sobie i swoim teamie. Nie mnie to oceniać, natomiast zmiany są widoczne. Myślę, że trener Robert wprowadzał i wprowadzi parę fajnych rzeczy. Na pewno cała drużyna będzie dobrze zintegrowana. Mamy w planach wyjazd, a co będzie, to się okaże w sezonie. Oprócz Ligi Polskiej chciałbym też startować w Lidze Szwedzkiej. Pojawiło się kilka propozycji. Na ten moment jeszcze nie podjąłem decyzji, ale chciałbym też startować za granicą i na pewno jeśli będzie taka możliwość, to turnieje jakieś za granicą w Niemczech czy w innych krajach też wchodzą w grę.